otwarcie odcinka izby przyjęć, gdzie będą kierowani pacjenci z podejrzeniem zakażenia koronawirusem, odbyło się dziś, 8 października, w Szpitalu Psychiatrycznym w Suwałkach. Szpital dotychczas miał jedno wejście z wąską izbą przyjęć. W tych warunkach nadejście pandemii uniemożliwiało bezpieczną pracę. W związku z tym placówka wystąpiła do władz wojewódzkich o dotację, za którą przebudowała obiekt, utworzyła dodatkowe wejście, izolatki i zainstalowała kamery termowizyjne. Na szczęście szpital zdołał uniknąć problemów z koronawirusem. To też zasługa regularnych testów i izolacji osób podejrzanych o zakażenie. Szczegóły przedstawiła Bożena Łapińska, dyrektor specjalistycznego psychiatrycznego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Suwałkach. Nie ma pacjenta nowo przyjętego 20 marca, u którego nie przeprowadziliśmy testu. Każdy pacjent ma przeprowadzany test. Myśmy przeprowadzili w tej chwili już w tysiącach te testy serologiczne. Natomiast jeżeli test serologiczny nie jest testem diagnostycznym, on jest takim testem screeningowym. On pozwala nam po uzyskaniu wyniku, pozwala nam przyjąć odpowiedni kierunek postępowania. Jeżeli jest ujemny, pacjent przychodzi do strefy zielonej i tam jest przyjmowany w trybie normalnym. Natomiast jeżeli jest podejrzenie, czyli ma temperaturę i wywiad, który został przeprowadzony z pacjentem, wskazuje na możliwość zakażenia, my pacjenta przesuwamy do izolatki, tutaj do tej strefy czerwonej. Czekamy na wynik testu, ponieważ wynik serologiczny zawsze potwierdzamy badaniem genetycznym. To jest około 24 godzin, czekamy na taki wynik i dopiero po uzyskaniu tego wyniku, jeżeli potwierdzi się, że jest ujemny, pacjenta przekazujemy dopiero do oddziały. Dzięki temu pozwala nam to izolować pacjentów pozostałych od tych, u których ewentualnie występuje podejrzenie. Wspomniane działania to dodatkowy koszt. Od 20 marca szpital wydał 800 tysięcy złotych na środki do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki, przyłbice. Przy 20-milionowym budżecie to duża kwota, ale z pomocą przyszły władze samorządowe i rządowe. Dyrektor spodziewa się, że potrzeby szpitala będą rosły. Pandemia generuje bowiem lęki, co przekłada się na stany psychiczne. Objawem dominującym naszych pacjentów jest lęk. Lęk przed tym, co się wydarzy, lęk przed tym, co się zdarzy z rodziną, lęk przed utratą pracy. To jest lęk, który niestety jest tym objawem, który prawdopodobnie on się od razu nie ujawni, natomiast prawdopodobnie będziemy mieli z tym problem za kilka miesięcy, za kilka lat. W tej chwili już się pojawia w Europie rozpoznanie stres pourazowy po przejściu COVID-u. Jest to stres, jest to rozpoznanie, które prawdopodobnie nas też dotknie. My nie jesteśmy izolowani, my jesteśmy w Europie. Dlatego my już myślimy o tym, żeby taki oddział stworzyć. Odpowiedzią ma być utworzenie pierwszego w Europie ośrodka dla pacjentów z problemami spowodowanymi pandemią. Ośrodek miałby powstać w budynku byłej szkoły w Spolnikach. Koszt to 8 milionów złotych. Plan przedstawiła Wiesława Burnos z Zarządu Województwa Podlaskiego. Obiekt miałby być gotowy najwcześniej za 3, a najpóźniej za 6 lat. Wszystko już jest gotowe i projekt, potrzeba nam tylko i pozwolenie na budowę, pieniędzy, właśnie komplet dokumentów mamy i pani dyrektor chciałaby otworzyć właśnie ośrodek dla takich pacjentów, którzy mają problemy po-covidowskie. Byłby to jedyny w Europie ośrodek. Na dzień dzisiejszy, prawda? I chcielibyśmy być pierwsi. I marszałek, tak mówiąc szczerze, zaakceptował to i wystąpił o pieniądze z którejś tam, być może czy z tarczy, czy z tego programu odnowy. Krajowy plan odbudowy, to się tak nazywa. I ja osobiście bardzo bym chciała, żeby to powstało właśnie tutaj. W Smolnikach. Ponieważ szpital psychiatryczny ma tam budynek, ponieważ Urząd Marszałkowski w 2016 roku nam przekazał ten budynek po byłej szkole. My tam w tej chwili jesteśmy gospodarzami tego budynku, dlatego przygotowaliśmy na to miejsce projekty budowlane, mamy pozwolenia na budowę. Jesteśmy tak jakby formalnie, technicznie przygotowani na to, żeby zaczynać.